Zapraszamy teraz Was na stoisko firmy ASL. Zobaczycie tutaj najnowsze rozwiązania, troszeczkę o cyfrowych systemach interkomowych. Witam serdecznie na stoisku firmy ASL, producenta systemów interkomowych. Systemu, który już mieliśmy kiedyś przyjemność prezentować. W tej chwili jest jego nowa odsłona z nowym softwarem, z nowymi możliwościami użytkowymi. Generalnie system rozrósł się o wiele stacji komunikacyjnych, dowolnie konfigurowanych. W zasadzie można by stwierdzić, że nie ma, w systemie tym nie ma rzeczy niemożliwych, czyli możemy komunikować się z grupami użytkowników, wyznaczać pojedyncze łącza, wysyłać komunikaty logiczne, wysyłać SMS-y. Myślę, że najciekawsze będzie zobaczenie, to co za chwilę pewnie Państwo zobaczycie na zbliżeniach poszczególnych stacji. No cóż, możemy powiedzieć, że obecnie jest to najnowszy system, najbardziej, tak jak to jest w technice cyfrowej, coś co jest świeże i nowe, to jest zawsze krok do przodu. Także systemów mamy już wdrożonych w Polsce kilka, w których oczywiście te nowe możliwości użytkowe będą w tej chwili adoptowane i wdrażane. Między innymi możemy się pochwalić dużą instalacją w Teatrze Witkacego oddaną kilka miesięcy temu. No, jesteśmy bardzo, że tak powiem, można by powiedzieć, dumni z tego, że tego typu produkt jest na rynku i łatwiejszy w obsłudze i przyspiesza generalnie pracę nad produkcjami telewizyjnymi. Bo gdzie? Bo jest to miejsce, tego typu systemy, to jest telewizja, to jest teatr, to są filharmonie, to są wszelkie centra artystyczne, gdzie jest potrzebna szybka reakcja, szybka komunikacja pomiędzy twórcami. I to po prostu spełnia wszelkie wymogi, jest ciągle rozwijane, jest łatwe, szybkie, w pełni cyfrowe, w związku z tym komunikacja odbywa się po kablach, po skrętkach, więc odpadają nam, tak jak w analogowych systemach, grube kable. No i myślę, że tyle. Chciałbym teraz Państwu pokazać nowość, która jest najmniejszym dzieckiem tego systemu, która będzie dostępna w przeciągu 2-3 miesięcy. Przejdźmy, zobaczmy, co to jest. Poza rodziną, znaną już rodziną wielokanałowych stacji interkomowych, ASL pokazał małą stację dwukanałową, szczególnie użyteczną do niedużych instalacji. No, jest to rzecz, na którą rynek czekał, ponieważ nie było tego w ofercie.